Gość poranka A Jest nim Jan Haloubek, reżyser, operator filmowy, aktor, perkusista także. Zdarza, się. Dzień, Zdarza dobry. się. Dzień dobry. My jednak porozmawiamy o tej działalności filmowej głównie, bo jest pan w, współautorem scenariusza i reżyserem serialu, którego pierwszy odcinek można już znaleźć w internecie na jednej z platform streamingowych. W pewnym sensie konkurencja wobec telewizji, ale może raczej traktujmy to jako uzupełnienie. Bardzo ciekawa opowieść o mrocznym miasteczku o latach 80., które pewnie w jakimś w sensie pan y, pamięta ze swoich y, wspomnień jako, jako młodego człowieka, jako dziecko, Roist, y, ten serial y, znajdą już państwo w y, sieci. W rolach głównych Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, ale pojawia się także plejada polskich aktorów, także aktorów młodego pokolenia. Co spowodowało, że te czasy, no właśnie, pomiędzy stanem wojennym a okrągłym stołem, wydały się Państwu ciekawe, żeby opowiedzieć, opowiedzieć kryminalną historię? Hmm. Ja, ja jestem rocznik 78, więc te lata 80 to był taki, to była pierwsza dekada mojego życia, którą pamiętam. Czyli takie I... wspomnienia, które pamiętamy zwykle do końca życia, bo one się wiążą tak. z tym, co, co pierwsze. Co tak i to, i to jest, ta pierwsza dekada życia jest najbardziej taka, moim zdaniem, inspirująca na resztę życia. Dziecko chłonie świat po prostu nawet mniej może rozumem, a bardziej emocjami, uczuciami. I ja lata 80. zapamiętałem z jednej strony jako okres swojego szczęśliwego dzieciństwa, biegania po podwórkach z kumplami, różnych zabaw i tak A z drugiej strony jest to okres takiego lęku, dużego lęku dziecięcego we mnie. Jak również chyba jednak jakiś taki ogólny lęk społeczny da, da, dawało się odczuć, nawet dzieci to czuły. I myślę, że ja zapamiętałem te czasy właśnie jako bardzo mroczne i bardzo tajemnicze i dlatego postanowiłem osadzić w nich kryminał. Uważam, że są doskonałym tłem pod mroczny kryminał. Jak wyjaśnić ten lęk społeczny? Yy, powod powodów możemy się domyślać, mhm. czy możemy je wiązać z określonymi wydarzeniami historycznymi, ale jakie, jakie wtedy były tego przejawy i w jaki sposób pan sobie teraz po latach próbuje wyjaśnić, na czym to polegało, z czego się to brało? No, mi się wydaje, że brało się to stąd, że yy, 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 mój serial rozgrywa się w 1984 roku, czyli rok po, po zakończeniu stanu wojennego. Zaraz chwilkę przedtem zginął Grzegorz Przemek, zakatowany na komisariacie. Różne niewyjaśnione śmierci i w ogóle generalnie atmosfera takiego, wydaje mi się, w społeczeństwie doła. Wtedy jeszcze nikt nie przewidywał, że komuna potrwa tylko 5 lat. Właściwie ludzie y, myśleli, że to, to się nigdy nie skończy. No, 1984, tak. listopad, y, y, śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, tak, prawda, Tak. No, mój serial rozgrywa się mniej więcej w tym czasie. Oczywiście nie ma tam słowa o tym wydarzeniu, ale y, taki wątek, y, nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, ale pojawia się tam wątek y, samobójstwa y, dwojga młodych ludzi i nie wiadomo właściwie, czy to samobójstwo, czy może... Takie, takie wspólne samobójstwo z miłości, która polega na tym, że dwoje młodych ludzi zakochanych w sobie decyduje się zakończyć życie, uwolnić się od czegoś. To jest taki, taki znak, w jaki sposób ten lęk społeczny może się przejawiać. W głównych rolach, tak jak wspomniałem, Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik, czyli duet, który doskonale znamy z ostatniej rodziny Jana P. Matuszyńskiego, czy to właśnie ich. Chemia pomiędzy nimi, ten ich związek, to jak grają, w, jak zagrali w filmie Ostatnia Rodzina, sprawił, że pan pomyślał, że to będzie doskonały duet, taki na, zawodowy, bo oni też grają. Andrzej Seweren, doświadczonego, niemal odchodzącego na emeryturę, dziennikarza i Dawid Ogrodnik, młodego adepta. Znaczy ja, ja nie podjąłem tej decyzji na, podsta po, na podstawie filmu Janka, który mi się zresztą bardzo podoba. Nawet miałem pewne obawy w związku z tym, że oni zagrali już razem taki duet, czy my po prostu damy radę stworzyć nowy duet, który nie będzie w żaden sposób podobny do tamtego duetu i mam wrażenie, że nam się udało bo oni są znowu razem, ale wydaje mi się, że nikomu nie przyjdzie nawet na sekundę, nie przejdzie przez głowę myśl, że tutaj jest jakieś odtwórstwo tamtego duetu. To są kompletnie inni bohaterowie. Właściwie mają odwrotną dynamikę do dynamiki z ostatniej rodziny. Ja się trochę bałem, właśnie, ale jak już spotkaliśmy się z Andrzejem i z Dawidem, i zaczęliśmy pracować nad tymi postaciami, nad tym, jaką one mają wewnętrzną energię i motywację. Przestałem mieć jakiekolwiek wątpliwości, że to był najlepszy wybór. A dy, co ma pan na myśli mówiąc o tej odwrotnej dynamice? No tak, Andrzej y, Seweryn w, w serialu Royst, y, 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 czyli Witold Wanycz, kranowy, jest, mimo że jest y, facetem po pięćdziesiątce, y, jest niesamowicie energiczny i dynamiczny, jest szybki, to jest odwrotność Beksińskiego, jest, jest takim właściwie młodym chłopakiem, tylko troszkę... W, w, tylko na głowie siwe włosy. E... Można powiedzieć, poznajemy go w momencie, w którym rzeczywiście jest już tak jedną nogą poza zawodem, to znaczy poza czeka... miastem, z którego chce wyjechać. Otóż to, miastem, które jest takim nieokreślonym, niewielkim miasteczkiem z opisów wiemy, że to jest południowo-zachodnia Polska, ale myślę, że można byłoby powiązać to miejsce akcji z wieloma, wieloma miejscowościami. Poznajemy go w momencie, w którym on właściwie ma skończyć jakiś tekst o elektrociepłowni, właściwie niewiele go obchodzi, ale to wydarzenie, czyli podwójne morderstwo prominenta partyjnego i prostytutki, od razu wzbudza w nim taką, taką energię, takie, taki instynkt psagończego, można powiedzieć. No tak, a niemniej on jest oportunistą, przynajmniej na tym etapie y, y, serialu, i postanawia y, temat zrzucić, natomiast młody dziennikarz, który właśnie przyjechał do miasta i właściwie Zastąpi Wanycza w redakcji, czyli Piotr Zarzycki Dawid Ogrodnik, w tej roli. To jest chłopak, który jest żądny udowodnienia wszystkim, że jest coś wart. Jest synem bardzo ważnego działacza partyjnego w Krakowie i właściwie ucieka z Krakowa przed, 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 przed mackami ojca. I w tym małym mieście, gdzie przyjeżdża z ciężarną młodą żoną, w tej roli Zosia Wichłacz. Yy, próbuje jakby udowodnić sobie i wszystkim koło, że jest w stanie sam stanąć o własnych nogach i udowodnić, że jest coś wart. Tyle, że jak się domyślam, jednym z głównych wątków w kolejnych odcinkach na premierę, których czekamy, będzie to pytanie, czy w połowie lat 80. redakcja takiej gazety jak Kurier Wieczorny w niewielkim mieście mogła działać samodzielnie, niezależnie, bez nacisków, które pojawiają się od samego początku, bo rozwiązanie tej kryminalnej zagadki zostaje niemal podane przez prokuraturę na tacy. Tak, dlatego, że, y, 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 dlatego, że y, Piotr Zarzycki, czyli ten młody dziennikarz działa y, absolutnie wbrew, y, wbrew redakcji i wbrew zaleceniom swoich szefów. On to robi poniekąd prywatnie na boku, natomiast redakcja idzie y, oczywiście w, y, jak w zegarku jest sterowana odgórnie przez władzę. Także Roist, roist to słowo pochodzące ze wschodu, oznaczające taki teren bagienny. Czy w tym świecie, który Państwo wykreowali, są jakieś jasne punkty poza, poza tą mroczną atmosferą połowy lat 80.? W jakich elementach można tych punktów jasnych upatrywać? Ja myślę, że jasnym punktem jest para młodych bohaterów, ta para dzieciaków, która no niestety kończy tak jak kończy, ale zanim to się stanie, poznajemy ich w momencie, kiedy się w sobie zakochują pierwszy raz i myślę, że wszyscy przeżyliśmy to raz w życiu i każdy z nas wraca do takich momentów w głowie i to są jasne punkty. Czyli ta miłość, która kończy się tragicznie, no to też znamienne, że, że w takim świecie mrocznym, brudnym, bagiennym, nawet ta miłość, która jest tą pierwszą, niezapomnianą, no nie może się spełnić w sposób szczęśliwy. No, niestety, taki ze mnie sadysta, ale... ale, ale ale jest tam, jest tam, myślę, dość duża do, do, doza w ogóle w serialu też humoru. To nie jest tak, że to jest tak super na 100% wszystko seri, seriożne. Są tam, myślę, że du, dużo wesołych momentów i, i takich absurdów lat 80. Tam, przypomnij tym, którzy pamiętają, skąd wyszliśmy. I co gdzieś jeszcze, przynajmniej w części z nas, głęboko jest na tym poziomie wspomnień, pewnych, no pewnej mentalności, której też trudno się pozbyć. Znakomite aktorstwa, tak jak powiedzieliśmy. Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik w tym głównym duecie. Andrzeja Seweryna, nie wiem czy pan się zgodzi, w pewnych ujęciach w ogóle nie można rozpoznać. On tak kreuje, wydawałoby się, prostymi środkami, jak, jak mimika, jak postawa, zupełnie inną postać. To jest coś bardzo, bardzo ciekawego. Też zwracam uwagę na bardzo ciekawe, piękne zdjęcia. Tak, zdjęcia są wspaniałe. Zrobił je mój dobry kumpel Bartek Kaczmarek, operator, którego znam od wielu lat i kiedy postanowiłem zrobić rojst, a jestem z zawodu operatorem, zastanawiałem się bardzo długo, kto ma zrobić zdjęcia do tego serialu. I pomyślałem, że muszę wziąć kogoś, kto będzie głodny zrobienia czegoś niesamowitego. I Bartek to zrobił. Czy można myśleć o roście jako o takim serialu, który będzie no w pewnym sensie znając też proporcje e, polskim miasteczkiem Twin Peaks? Bo e, takie porównania się gdzieś pojawiają, zresztą e, ta atmosfera tajemnicy e, jest podobna. Znaczy, ja nigdy się nie inspirowałem tym akurat serialem, który uważam za ultra psychodeliczny. U nas jednak jest chyba większy, większy konkret, tak mi się wydaje. Niemniej są pewne postaci, są pewne rejony, kluby nocne i tak dalej, które myślę, że mogą przyciągać takie skojarzenia. Mnie się to jeszcze skojarzyło z pewnymi fragmentami filmu Córki Dansingu Agnieszki Smoczyńskiej. To właśnie te ujęcia takich klubów, dancingów lat 80. I tutaj, tak, ja myślę, że też teledysk Moniki Brodki do, do, do utworu wyreżyserowany przez Michała Marczaka, on też ściąga tak, 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 takie skojarzenia i on jest bardzo, bardzo linczowski bardzo fajny teledysk promujący nasz serial. Serial Roist do zobaczenia na jednej z platform internetowych. Zachęcamy, ile będzie odcinków w pierwszym sezonie. Odcinków jest pięć. Y, tylko i aż. I y, cóż, y, będzie ciąg dalszy? Nie wiadomo. Y, no to zależy od, od Was, widzów, ilu Was będzie. Tym... I tym serdecznie zachęcamy. Jan Holoubek był gościem Dwójki, coś jeszcze? Tak, Pan dziękuję scenariusz? bardzo i zapraszam na platformę Showmax.